No i jadąc dalej, jesteśmy teraz na rondzie ONZ. Nie powiem wam numeru stacji, bo jest trochę zbyt daleko, a mi się nie chce ruszyć. Tak czy siak, jesteśmy z naszym cały czas tym samym rowerem, więc to będzie rower, który pokonał siebie, bo pojechał bez powietrza, z tymi przerzutkami z Ursusa do Dębertowa. Może mu się uda. Mam nadzieję, że tak, bo jadę tutaj z nim. Mamy kamerę oczywiście postawioną. Mamy łańcuch, też tutaj sobie znaleźliśmy. Proszę bardzo, ktoś go, jakiś inny rower musiał zjechać. I jedziemy sobie stąd teraz prostą trasą, mam na widzieć stąd, z rondo ONZ, prosto na dół, na bulwary, do CNK, Centrum Nauki Kopernik. I tam, od tamtąd będziemy jechać w kierunku Dworca Zachodniego. Co tu dużo mówić, jedziemy dalej, no. Nie będziemy przeciągać, jak się zmęczy, to dopiero będziemy przeciągać. Jedziemy. Lecimy dalej. Witam was tutaj, cześć, witam Wizonosz. Zapraszam was na kolejny odcinek z Wizonosz poza prawem nawet Tilda. Może mi nie uwierzycie, ale to już jest 60 odcinek. I dzisiaj naprawdę przed nami jest stek informacji zaczynając od tego miejsca, skąd zaczynamy. A zaczynamy ze stacji Rondo ONZ, czyli nic innego jak zaczynamy od Rondo ONZ. To Rondo powstało, jest na zgiełku ulic Śródmieście i Wola. Są do niej dojazdy od trzech ulic w teorii, dla Alei Jana Pawła II, Świętokrzyskiej i ulicy Prostej, ale coś bardziej ze strony warszawskiej. Rondo zostało oddane do użytku 5 października 1965 roku. Koszt jego budowy, jeszcze bez metra i tramwajów takich wszystkich, kosztował 20 milionów. I żebyście byli pewni, to nie było tak, że od razu tam był dojazd, tylko na początku była sama Jana Pawła, która miała jeszcze inną nazwę w tych czasach. Po czym później dopiero podłączyli Świętokrzyską, a na sam koniec prostą, dzięki czemu powstało właśnie czterostronicowe rondo. To chwilę trwało naprawdę, muszę powiedzieć, no ale jak widzicie, cel uświęca środki i doszliśmy do takiego momentu, że mamy tak jak to wygląda. W latach 2012-2013 w związku z budową drugiej linii metra rondo zostało przebudowane i wyremontowane. W międzyczasie samochody i tramwaje kursowały pod specjalnym ułożeniem o jezdniach i torowiskach. W skrócie, cały czas ruch się odbywał. Nawet w trakcie budowy. Dobrze, no i przechodząc do kolejnego etapu. Przed nami jest, oczywiście jesteśmy na Świętokrzyskiej, ale o tym chyba za chwilę wam powiem. Albo właściwie możemy zacząć teraz. Świętokrzyska to jest jedna z tych ulic, która po przebudowie drugiej linii metra stała się najmniej ulubioną ulicą dla samochodów, bo na odcinku od Marszałkowskiej do Nowego Światu, no to po prostu tam jest jeden pas i tam się człowieku nie da nie stać w korku w godzinach szczytu. Tak czy siak, ulica ma długość 1600 metrów, czyli nie jest aż tak długa. Okres powstania to jest przed XVII wiekiem. To jest naprawdę stara ulica, powiem wam szczerze. Myślałem, że nie jest aż tak stara, no ale no, jak widzimy na załącznym obrazku, no mniej czas z załącznym obrazkiem. Tak czy siak, co tu mamy? Okej, ulica pierwotnie była drogą narolną, oddzielającą grunt książęcy od Włóki Kałęczyn. Włóki Kałęczyn, tak, dobra. I początkowo biegła jedynie między współczesnymi ulicami Nowy Świat i Mazowiecką. Później weszła w skład folwarku należącego misjonarzy z kościoła Świętego Krzyża. Od niego wzięła się ulica nazwy ulica Świętokrzyska. Więc jakby ktoś się zastanawiał, to faktycznie Święty Krzyż to jest nazwa tej ulicy, tak? Potwierdzona oficjalnie w 1770 roku. Była bardzo wąską ulicą do czasu wyburzenia w całkowicie jej w trakcie II wojny światowej i wtedy faktycznie to się zmieniło i się poszerzyło, no bo od wszystko od nowa było budowane. Co tu mamy dalej jeszcze? Początkowo była zbudowana drewnianymi domostwami dookoła, które spłonęły podczas potopu szwedzkiego w 1656 roku. Na zachód od Mazowieckiej nie była uregulowana, biegła pomiędzy polami i ogrodami. No, nie wiem, czy sobie to wyobrażacie, Świętokrzyska w polach. Dopiero około 1757 roku wytyczono ją na odcinku od Nowego Światu do Wielkiej. Czyli ówczesnej Jana Pawła, z tego co kojarzę. Albo no jakoś tak mniej więcej.
W tym okresie wzdłuż ulicy stało około 20 domów. Teraz to jest chyba 20 wieżowców, jeśli coś takiego bym miał powiedzieć. Dobrze, więcej ulicy Świętokrzyskiej w kolejnym odcinku, jak będziemy tutaj jechać, bo to jest materiał niekończący się właściwie, jeżeli mam być szczery dla was. Chociaż jeszcze, może czekajcie, jakąś jeszcze jedną ciekawostkę. W drugiej połowie XVIII wieku ulicę wybrukowano, czyli nie była już taka gruntowa. Pojawiła się coraz gęstsza zabudowa. Pod koniec XVIII wieku były tu już dwa pałace, cztery dworki, 20 domów murowanych i drewnianych oraz 24 jatki. Do ulicy dochodziło także skrzydło szpitala Dzieciątka 1, czyli to, co jest aktualnie głównym wejściem w teorii. No i kolejna część, dowiecie się w kolejnym odcinku. Zakres numeracji jest od 1 do 39. Dobra, patrzymy. Stoimy cały czas naprzeciwko Sezamu. To mogę wam powiedzieć nad metra Świętokrzyska. Metra Świętokrzyska to jest stacja, która początkowo powstała właśnie na skutek budowy pierwszej linii metra i była już planowana tutaj przecięcie z drugą linią metra. Tak, jak budowali pierwszą linię, to było wszystko przewidziane, że dlatego jest ona tak blisko stacji centrum, po to, aby właśnie pod ulicą Świętokrzyską druga linia kiedyś mogła powstać. Powstała, jak możecie wiedzieć, ale nie przewidzieli tego, że będą chcieli to podłączyć przejściem podziemnym pomiędzy jedną a drugą częścią, dzięki czemu oni na chybi trafił trochę te budowanie. Nie, no oczywiście przez dzień na chybi trafił. No ale to nie jest takie komfortowe przejście, gdzie tam jest bardzo wąski, po prostu mieli bardzo trudne warunki do zrobienia i większego tego przejścia się nie dało niestety zrobić, nad czym wszyscy chyba ubolewają, którzy korzystają z tego przejścia, bo w godzinach sztytuta tam się po prostu płynie. I to naprawdę jest dobre określenie. Dobrze. Teraz po prawej stronie zobaczymy za chwilę, w ogóle tutaj na Świętokrzyskiej w jedną i drugą stronę zapomniałem dowiedzieć, są ścieżki rowerowe i pasy rowerowe oczywiście. Po prawej stronie widzimy teraz gmach pewnej poczty, a właściwie to jest gmach poczty Kasy Oszczędnościowej w Warszawie, inaczej Poczta Polska Warszawa 1. Budynek znajduje się przy ulicy Świętokrzyskiej, 31 łamane na 33. I tak, został wzniesiony w latach 1922-1923. Czyli, jak możecie domyśleć się, dużo później po Świętokrzyskiej, tam wiecie już, że powstała w XVII-XVIII wieku. Przebudowany w okresie II Rzeczypospolitej, a po zniszczeniu w czasach II wojny światowej odbudowany w 1931 roku. Na potrzeby Głównego Oddziału Poczty Polskiej. Mieści się tu obecnie Urząd Pocztowy Warszawa 1 oraz Biuro Dyrekcji Okręgu. Czyli to jest tak jak był, zawsze jest budynek pocztowy. Został budowany przez rok. Styl architektoniczny modernizm. Okej, nie będzie. Gdzie my jesteśmy tam? Okej, jeszcze mogę chwilę powiedzieć. Zaprojektowany w latach 1921-1922 przez Józefa Handzlawicza. Gmach był pierwszym budynkiem publicznym wzniesionym w Warszawie po odzyskaniu niepodległości przez Polskę. O, to warto wiedzieć. Najstarsza część budynku powstała w 1922-1923 na rogu ulicy Świętokrzyskiej, ulicy Jasnej i posiadała 6 kondygnacji. W 1930 roku dokonano rozbudowy skrzydła na działce ulicy Świętokrzyskiej 33. Około 1932 roku podwyższono gmach o kolejne 2 kondygnacje. No i tak, dojeżdżamy do stacji metro Nowy Świat Uniwersytet. I tutaj mamy pit stopa krótkiego, tutaj go wy zbytnio nie zobaczycie, ponieważ padła bateria, z tego co kojarzę, chyba w kamerze pierwsza, albo w aparacie, nie pamiętam, ale w tej czasie jak jeden z aparatów, nie, z tego co chyba kojarzę, to kamera padła. O, widzisz, tutaj było jakieś machnięcie i tak, tu widzicie tam pas rowerowy, który tam, ja nie wiem, muszę się spytać dokładnie policji, jak to jest z tym pasem, bo tu jest, że niby w teorii na tym pasie ja mogę jakoś wymanewrować rowerem i się ustawić przed samochodami i jakoś pięknie wykręcić później. Jak jest w praktyce, nie wiem. I tylko rada dla was, jeżeli jeździcie tutaj rowerami czy samochodami, jeżeli na tym skrzyżowaniu w którąkolwiek stronę chcecie skręcić w lewo, to musicie stanąć jak najbliżej się da, ponieważ tam jest taki czujnik i jeżeli nie podjedziecie, to wam się nie zapali zielone światło, bo po prostu jedna faza przechodzi bez włączania jej. I tylko wtedy faktycznie da się przejechać przez to skrzyżowanie skręcając w lewo. W którejkolwiek stronę oczywiście, ja mówię. Więc jakby coś, to jest ważna może być dla was informacja. Czy coś jeszcze na temat gmachu naszej Poczty Polskiej? Pod koniec lat 30. planowano połączenie budynku ze wzniesionym w latach 1038-1039 według projektu B gmachem centrali PKO. O, czyli niedaleko. Marszałkowska 134, ruch ulicy Świętokrzyskiej.
zrujnowany w okresie powstania warszawskiego i nieodbudowany. No tak, obecnie w tym miejscu znajduje się południowo-wschodnie wejście ze stacji Świętokrzyska. Dobrze, dojeżdżamy do ulicy i to chwilę będziemy tylko nie jechać. Ulica Mikołaja Kopernika w Warszawie. Jest to ulica, która ma dosyć dużo miejsc, ją przecinają. Jej długość to jest 600 metrów, czyli niezbyt dużo. Na całej długości jest ulicą jednojezdniową o dwóch pasach ruchu, składającym się z trzech odcinków. Odcinek południowy od ulicy Foxtal do ulicy Tamka, czyli teraz jeżdżamy Tamką, jeżeli się nie mylę. Tak, idziemy już Tamką. I od Tamki do Świętokrzyskiej. I jeszcze jest obok. No, więc jest parę tutaj ich miejsc. Więcej na tej ulicy opowiem wam, jak będziemy jechać trochę na nią dłużej. Natomiast teraz zjeżdżamy najbardziej ulubioną moim miejscem, gdzie się zjeżdżam na rowerze. Ponieważ ulica Tamka to jest idealna autostrada, ten pas dowodowy, jeżeli nie ma żadnego ślimaka przed tobą, żeby po prostu przyspieszyć sobie i depnąć ile można. Ulica ta z kolei powstała też w XVIII wieku, jak możecie widzieć. XVIII wiek naprawdę był rozwojowy. Była ta ulica zbudowana jako przedłużenie właśnie ulicy Świętokrzyskiej do mostu Świętokrzyskiego, który miał być planowany i właśnie wtedy jeszcze zbudowany. Ulica ta posiada jest długości 800 metrów, zakres numeracji domów to jest od 1 do 49. No i tak, co tu możemy powiedzieć na temat? Jest w Śródmieściu w całości i nie, nie ma dzielnicy Powiśle. Jeśli ktoś mi tak napisze, to po prostu koniec. Nie, koniec. Nie ma dzielnicy Powiśle, jest w kierunku Powiśle, ale to jest poddzielnica. Jej najważniejszym zorientowanym w kierunku wschodnio-komunikacyjnym Powiśle. Okej. Okay. Stanowi fragment tzw. trasy Świętokrzyskiej, odbywa się nią ruch autobusowy w 2013 roku. Wzdłuż ulicy wytoczono pas dla rowerów. Założenie urbanistyczne ulicy Tamka wpisane jest do rejestru zabytków. Tak, to jest ulica Zabytek. To może być dla nich tutaj naprawdę ciekawe. No i o więcej ulicy Tamka oczywiście będziemy mówić, jak będziemy nią jeździć, ale tutaj nie ma zbyt dużo miejsc, chociaż parę miejsc, które warto byłoby odwiedzić na ulicy Tamka, oczywiście się znajduje. Dobrze, dojechaliśmy do tutaj stacji metra. Nie muszę mówić. Stacja metra C13. Rozumiem, że wszystko tam wytłumaczyło. Stacja metra C13, CNK, Centrum Nauki Kopernik, jak zwał, tak zwał, obok Centrum Nauki Kopernik. To jest chyba jedyne miejsce w Warszawie. No i też przy okazji w Polsce, gdzie taka bardziej prywatna część, no bo Centrum Nauki Kopernik to jednak takie... No może nie do końca prywatne, ale wiecie o co mi chodzi. Jest... Stacja metra mają z własną nazwą. Chociaż jakby nazwali to też stacja metra, Powiśle nie byłoby źle, ale przy okazji mają niezłą reklamę. Stacja drugiej linii metra położona na Powiślu jest idealnym miejscem na bulwary, to jest stacja zbudowana typowo pod bulwary, o właśnie, którymi tutaj, jak widzieliście, tak wyglądają. Stoją one specjalna, ta stacja jest wybudowana na przyszłe bulwary, bo to jest turystyczna typowa stacja, do Centrum Nauki Kopernik i owszem, do Dolnego Powiśle, jak ktoś tutaj dojdzie, ale bądźmy szczerzy, jeśli jakiś tu jest główny ruch, pomijając to, że to jest jedna z głębszych stacji w Warszawie, to jest po prostu jedyny ruch, czyli żeby tutaj dojść. I wjechaliśmy na Most Świętokrzyski. Jest to jeden z dwóch mostów, takich pylonowych, który, jak widzicie, jest wzniosony, ten jest wzniosony na jednym dużym słupie. Głównie. Mamy jeszcze taki most Siekierkowski, drugi, który jest na dwóch. O nim też będziemy przez niego jechać nawet Lillo, więc spokojnie, nie bójcie się, nic za mnie ucieknie. No i tak, Most Świętokrzyski. Dodatkowy most podwieszany na Wiśle, łączący Śródmieście z Pragą Północ. Tak, wjeżdżamy do Pragi Północ. Jedyny most w Warszawie nie obsługujący ruchu tranzytowego. Czyli, jeżeli nie zrozumieliście co to znaczy, nie ma po prostu tutaj wielkiego, ogromnego jakiegoś ruchu, który, no wiecie, to jest głównie też dla pieszych, a nie jest jako taki most, który przejeżdżają jakieś duże krajowe uliczki. To jest właśnie taki most. Co tu jeszcze jest? Jest to ponadto najrzadziej wykorzystywany warszawski most. No w sumie to nic dziwnego, no bo do niego dojazd przez Tamkę to jest istna tragedia. Przyjeżdżaliśmy właśnie obok jednego ze słupów. Budowa mostu była możliwa dzięki transakcji zawartej w 1996 roku ratusza we francuskim Canem z firmą Elkerniti. W zamian za 45,5 hektarów w porocie praskim, które do dziś nie zostało zabudowane. Przedsiębiorstwo zgodziło się częściowo sfinansować budowę nowej przeprawy. Czyli jak możecie myśleć, to był most, który miał im pomóc w nowych osiedlach, które nie powstały. I w porcie oczywiście. Nowy most miał stanąć
o, zegarek mi pika. Stanąć w miejscu prowizorycznego mostu Syreny, który tutaj kiedyś istniał, w pobliżu czasu od remontu mostu Poniatowskiego w 1985 roku. No i tak, widzę, że my tutaj przyjeżdżamy dalej. Jeszcze o moście świętokrzyskim dużą ciekawostek. Długość mostu to jest 479 metrów, szerokość to jest całkowita z 30 metrów, liczba przęseł to jest 7, czyli tych lin magicznych, co tam ciągną. Spiętość przęseł to jest 30 metrów, 40, 40, 180, 140, 37 i 12 metrów. Taka jest rozpiętość. A, ciekawe. Tego nie wiedziałem. Kamień węgielny został wbudowany dnia 28 września 1998 roku, a otwarcie mostu nastąpiło w 6 października 2000 roku. Konstrukcja mostu podwieszona jest 48 linami nośnymi na dwóch 90-metrowych pylonach. Pierwszych w Warszawie. Tak, to jest, był pierwszy taki most. Na dwóch, no to przeczytałem. Wzdłuż obydwie jezdni po dwie, no tak. Budowa mostu świętokrzyskiego wiązała się z planami zagospodarowania i intensywnej zabudowy okolicy wspomnianego portu praskiego i budowy miasteczka uniwersytetowego na Powiślu. Jedno i drugie zbytnio się nie udało. Plany te nie zostały zrealizowane, jednak most był potrzebny jako ważne ogniwo systemu drogowego spinającego centrum z Pragą. Na jego przedłużeniu powstaje też trasa świętokrzyska sięgająca Targówka. Przedłużenie dalsze. Jedziemy teraz ulicą, jeszcze taką jedną, którą wam chciałem bardzo powiedzieć o niej. Ulica Zamoście. Dosyć... Ta ulica była bardzo też konfliktowa, ponieważ ona nie była połączona i przez metro została właściwie ukończona, bo ona była walczona. Były różne plany. 1985 do 2000 był inny, później do 2011 był inny i w 2015 właściwie to się skończyło i dostała nazwę Zamość. Ulica ma długość, jest krótka, 350 metrów. Okres powstania to jest w 1985, powstał w pierwszej wersji, jaka aktualnie tutaj jest widoczna. Dobrze, ja zacznę sobie może zamykać kartę. Nie mogę. Czy coś ciekawego na temat tej ulicy? Jako droga dojazdowa od strony Pragi na zabudowany wówczas tymczasowy most Syreny. Tak, bo on powstał do mostu Syreny, który był po prostu potrzebny, był jakikolwiek dojazd tego mostu na... Ponieważ, jak możecie domyślać, nie było zbytnio takich rzeczy w tym miejscu, no bo to mimo wszystko jest ta część Warszawy, gdzie faktycznie to jest centrum Warszawy, ale tam zbytnio nic nie ma i to jest akurat dziwne, jeżeli mam być do was szczery. To jest jedna z tych rzeczy, która może zdziwić osobę, która przyjedzie do Warszawy, no bo jak to jest centrum Warszawy, a tam nie ma zbyt dużej zabudowy. Powiem więcej, tam prawie nie ma żadnej zabudowy, a tam jeszcze postawili właśnie tą stację metra. Obok właśnie jest port Ptaski po lewej, no i jak możecie myśleć, go nie ma. Co do samej stacji metro, stadion narodowy, jest dosyć dużo, mogę jeszcze zrobić na temat odcinków i tak samo jak stacji PKP Stadion Warszawa. Dobra, co tu dużo mówić, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeśli jesteście tutaj nowi i chcecie zobaczyć kolejny odcinek, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. A tutaj dla was jeszcze jedna ciekawa sytuacja. Z Vetrillo, na koniec. Trochę inaczej, ale dojechaliśmy tak czy siak na trasie. Do Metro Stadion Narodowy. Tak to nie działa stacja. Chwila. Czekajcie. Zwrócił się teraz. Cześć!